Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Legend of Heroes Trails in the Sky SC Evolution. I ostatnio zakończyłem grę właśnie w domu Brightów, w pokoju Estelle. No i tak, coś tu się działo, kogoś było słychać. Dobra, tu sobie Chloe śpi. She's out like broken light. Czyli powiedzmy, śpi jak kamień. Naprawdę, wręcz jakby wpadła w zachwyt, jak powiedziałem jej, że będzie spać w pokoju Joshua. Całkiem urocza. Dean, wszyscy, co powinnam. Dobra, coś się Chloe śni. Wszystko będzie okej. No dobra. Natomiast ktoś nie śpi. Łóżko jest wciąż ciepłe. Gdzie jest Shara o tej godzinie? No właśnie. Siedzi przy stoliku i układa karty. Shara? O, Estelle. Coś nie tak? Słyszałam, że jakieś dźwięki, więc proszę zobaczyć, co się dzieje. Myślałam, że to możesz być ty. A, tak, to ja, wybacz. No cóż, nie sądziłam, że w ten sposób cię obudzę. Zachowujesz się już jak właściwie Bracer. No cóż, trochę się może denerwuję tym wszystkim. Sporo też mi chodzi po głowie, także jestem troszeczkę, powiedzmy, ze wszystkim skołowana. Rozumiem. Hej, a te karty coś pokazują? No zobaczmy. Inverted, odwrócony jakby cesarz. Listość, empatia, zaufanie, trudności, brak doświadczenia i niepewność co do wroga. Jak jedna karta potrafi mieć wiele znaczeń, jest niesamowite. Niepewność co do wroga? To nie jest karta co do ciebie, Estelle. Co? Myślisz, że ktoś pasuje do tego opisu? Jednak to... Nie ma nic związanego z tym... What you spoke with Mr... z panem Barnesem, czyli z tym Nialem. Ale wybacz, Estelle. Nie chcę się popędzać. Jednak jakbyś z siebie to wrzuciła, to myślę, że ci pomoże, tak więc daj znać, jak będziesz gotowa. Shara, a masz chwilę? Kochana, do ciebie jak do mojej siostrzyczki zawsze. Masz wszystkie moje minuty. Możesz wszystko powiedzieć, Shara. Czy możesz na to spojrzeć? No i pokazała zdjęcie. Zdjęcie? Teraz. To odpowiada na jedno przynajmniej pytanie. Więc widzę, co cię tak wybija z działania, z rytmu. Wydaje się, że jakby jak nimi może dowodzi. Teraz widzę. Z nimi może poradzić sobie z pewnymi rzeczami, z którymi sam za bardzo by nie dał, nie będąc Bracerem, albo mając naprzeciwko Bracerów. Zastanawiam się, jaki ma cel. Shara, nie jesteś zaskoczona? Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się czegoś o wiele gorszego. Pamiętam, że żołnierze, którzy zostali zaatakowani podczas ataku bandytów, wszyscy byli nieprzytomni, niezabici. Jestem pewien, że to wszystko dzięki umiejętnościom Joshua. Tak, to prawda. Jednak trochę... tak, to, że się tam uchwycić na zdjęciu, jest takie trochę lekkomyślne z jego strony. Mój uczeń powinien lepiej się spisać.
No, szczerze powiedziałem, zawsze to Dorothy zrobiła mu to zdjęcie. Czasami to ręka boska prowadzi ją do tych fotografii. No tak, potrafi racja zdziałać cuda z aparatem. Ashera, powinnam dać to zdjęcie Ainie albo Enlanowi? No cóż, zgodnie z zasadą Bracerów, tak. Jednak powiedzmy, wciąż pozostajesz cywilem, więc możesz działać jak uważasz. Zadam ci tylko pytanie. Czy Joshua, w sensie jakby stwarzał zagrożenie dla cywili, no to jak najbardziej, ale pytanie, czy Joshua stwarza to zagrożenie? Czy pracując z KPO stanowi jakieś zagrożenie na niebie Libel? Co? No nie, przecież Joshua nigdy czegoś tego by nie zrobił. Więc wtedy nie masz powodu, żeby to raportować. Także nie widzę powodu, dla którego ja też miałabym to robić. Bo tak długo jak przynajmniej Joshua nie stwarza zagrożenia. Co więcej, widzę, że wciąż wierzysz w Joshua. Więc tu nadchodzi kolejne pytanie. Tak, wierzę i ufam mu, ale martwię się. Jest tam gdzieś, nie wiem gdzie. I znów ma te zimne oczy bez uczuć, bez emocji. Wygląda, jakby w ogóle go nie obchodziło, co się z nim stanie. Tak jak tata kiedyś opowiadał, kiedy... jak tata opowiadał, jak i również chronił, próbował nas obronić pewnego razu. No i po co było w zasadzie to wszystko? Chciałem jakby sprowadzić Joshua z powrotem, ale może po prostu jestem jakby zbyt samolubna i tylko myślę o sobie? Już naprawdę mam powoli tego dość. Rozumiem. Ale nie martw się, Esther. Znajdziemy pewną odpowiedź. Co masz na myśli? Powiedzmy, że dobrze wiesz, co powiedzmy czujesz w tej sytuacji. I chyba straciłaś po prostu z widzenia to, co naprawdę chcesz zrobić. I powiedzmy, że znajdziesz tę odpowiedź w pewnym czasie. Zdaje się być o wiele spokojniejsza w tej chwili niż na statku powietrznym. I chyba już wiesz, co powinnaś robić. W sumie niby tak. Kiedy usłyszałam, że mama Elisy i Luke oboje zapadli w śpiączki, poczułam się zmotywowana, wiesz? Że nie mogę po prostu stać z głową w chmurach. Moje problemy jakby odeszły w dal. I myślę, że teraz mogę powiedzmy zacząć działać. Znaczy w sensie zacząć działać i walczyć dzielnie niczym POM, czyli ten rodzaj potwora może. No nie wiem jak z tym działaniem, ale z pewnością jesteś urocza jak POM. Myślę, że powinnaś się zebrać i ruszać dalej. Zawsze rozwiązywałeś się najlepiej problemy w taki czy inny sposób. Nikt nie był w stanie cię powstrzymać. Teraz brzmi jak Rhinocider, czyli ten nosorożcowy pewnie, a nie POM. Jednak dzięki. Już widzę jakby odpowiedź na moje pytanie z daleka. A nie robiłem nic specjalnego. Swoją drogą,
Widzę, że Joshua trzyma się całkiem nieźle. Nigdy się nie spodziewałam, że będzie tak dobrze się prezentował obok tej uroczej dziewczyny z bandytów. A świetnie, i teraz to wyciągasz. Nie wiemy, czy coś pomiędzy nimi się dzieje. O, czyżby? No cóż, to jest dziewczyna o silnej woli, nieco takiej prawie że męskiej. Jednak myślę, że pod tym kryje się delikatne, powiedzmy, bo kobieca delikatność. Brzmi jak idealny typ dziewczyny dla właśnie Joshua. Skrótka z zewnątrz i mięciutka w środku. Szara? To nie jest zabawne. No cóż. Gdyby byli razem, to mogliby naprawdę zdziałać bardzo wiele. Ale Stel, dlaczego ty się tak martwisz? Jak ktoś ci ukradnie Joshua, to wciąż możesz go spróbować odzyskać. Będzie Bright versus Capua. Walka na śmierć i życie. Dobrze, muszę zapamiętać, żeby nie pytać Szere o więcej rzeczy, co się dzieje w przyszłości, nigdy. Ach, żartuję, Stel. Jeśli wciąż się martwisz o Joshua, to bardziej bym się właśnie o tamto martwiła w twoim miejscu. Jesteście zresztą w podobnym wieku. I właśnie o to głównie się martwię. No i do tego jeszcze Claude chodzi. Nie, nic takiego. W każdym razie, jestem trochę spokojniejsza, chyba wracam do łóżka. A ty co, będziesz... Nie idziesz spać, Shara? Nie będę siedzieć długo, niedługo wrócę do łóżka. Okej, i reszta mieli rację, że powinnam odpocząć. No tak. Co? Shara. A ty się czymś przejmujesz? No, troszkę. Daj mi dzień lub dwa, a pogadamy wtedy. No dobra. Ale obiecuję, że nie będę się teraz za bardzo martwić. Ale sama też miej na uwadze swoją podpowiedź, okej? Też nie rób nic szalonego. Nie przejmuj się tym. I widzę, że mam też w swoim szalonym życiu młodszą siostrzyczkę, która się o mnie martwi. No cóż, dobranoc, Stella. Dobranoc, Stella. No dobra, dziewczyny sobie pogadały. No i kolejna karta. Odwrócony cesarz. Litość, empatia, zaufanie, trudności, niedoświadczenie i niepewność co do wrogów. I stracenie, powiedzmy, z widoku tego, co się chce osiągnąć. Zastanawiam się w zasadzie, o kim do końca ładnie to ja mówiłam. No właśnie. Dobra, więc słyszymy po raz kolejny dzwoneczek. I cóż się zadzieje? O, mgła jest dziś jeszcze gęstsza. Tak, coraz gorzej. Mam nadzieję, że Agate i pozostali mają się dobrze. No właśnie, dobre pytanie. Nawet jeżeli był to tylko patrol, trochę mnie to martwi. Dobra, chodźmy do budynku gildii. Dowiemy się tego, co tam działo się ostatniej nocy. Dobry pomysł, no to idziemy. Idziemy, tu potworów nie znajdziemy, tak więc możemy iść sobie spokojnie. No i dobra, zobaczmy, cóż tam więcej się zadzieje. Dobra, jesteśmy w gildii. Dzień dobry. A, dzień dobry wam wszystkim. Ale jesteście. Dobrze spałyście? Tak, dzięki. Naładowałyśmy baterię. No cóż, kiedy trzeba, ekstra odpoczynek się przydaje. Dzięki wam.
Mam nadzieję, że patrole nocne nie były zbyt trudne. Dziękuję, że to zrobiliście. Nie, spaliśmy na zmianę, więc wszystko w porządku. Jednak wciąż jest jeden z nas, który odleciał w hotelu. Chyba chodzi ci o Oliwiera. Więc naprawdę patrolował też i w nocy? Tak. Ciągle tylko narzekał. Ale myślę, że tylko na pokaz. Dobrze się sprawdził. No cóż, podziękujemy mu później. A jak sytuacja? Co się wydarzyło w nocy? Te noce patrole były dobrym pomysłem, bo dzięki temu słyszeliśmy nowe raporty o ludziach, którzy też zapadli w śpiączkę. Jest tak, jak się obawialiśmy. Wszystkie osoby, które z wczoraj zasnęły, też jakby kompletnie nie reagują. Ojejku, to okropne. Wiadomo coś na temat zmian mgły? Naprawdę, jest jeszcze gęstsza niż wczoraj. No tak, definitywnie jest gęstsza. Nie tylko to. Mamy też raporty, że chmura mgły się rozszerzyła. Niedługo pochłonie cały szlak Malga i dojdzie do wejścia do kopalni. Naprawdę? Niech to. Staje się coraz gorzej. Niedługo ludzie nie będą mogli przejść bezpiecznie. Ale to nie wszystkie złe wieści. Znaczy, może to nie tylko, powiedzmy, złe wieści. Mamy też dobre, pomiędzy też raportami. Znaczy, mieliśmy tam też raport z armii i zgodzili się, żeby wysłać tutaj kilka składów. Upewnił się, że będą bronić cywili. Naprawdę? O, to dobrze. Tak, przyjdą z mostu Verte. No to ulga. Jeżeli armia będzie w mieście, to będziemy mogli wtedy śmiało przeczesać cały region. Dokładnie. Więc być może uda nam się znaleźć tego klauna z Robros. Pewnie musi się gdzieś kryć na jakichś bardziej obrzeżach Roland. Ale co, do przeczesania daje nam ogromny teren. No tak, nasz region jest... Znaczy, może nie jest tak duży, ale... jest sporo miejsc, które trzeba było przeczesać. Zastanawiam się, co teraz powinniśmy zrobić. To w takim razie... To co? Żebyście pomogli ewakuować cywili z miasta. Co? Ewakuację? Wydaje się być niemal pewnym, że te śpiączki mają związek z mgłą. A skoro mgła się rozszerza... dotrzymaliśmy właśnie raport, że dotarła do właśnie kopalni Malga, jak i również do farmy Perceli. Rozumiem. Więc powinniśmy sprowadzić Perceli i górników do miasta, żeby byli bezpieczni. Tak. Możecie liczyć na właśnie wsparcie gildii oraz zapłatę. Myślę, że... thank you. Myślicie, że możecie się tym zająć? No cóż. Bezpieczeństwo cywili ma priorytet. Jak dobrze pamiętam, kopalnia jest jakiś kawałek spory od miasta, tak? No i również podobnie z farmą Perceli. W takim przypadku mądrze będzie podzielić się na dwie grupy. Żebyśmy wszyscy siedmioro nie szli do jednej lokalizacji. Tak, zgoda. No to... Czy możemy iść w takim razie na farmę? Dobrze znam tamtą rodzinę, jest tam też moja przyjaciółka. O, rozumiem. Dobrze, więc Agate, Oliver i ja ewakuujemy kopalnię. Brzmi jak plan. Dobra. Chodźmy wyciągnąć tego blondyna z Wyra. Ach, chyba nie będzie to konieczne. Wyciągnąć blondyna z Wyra? Ależ okropne. No, i się obudziłeś. No i dlaczego znowu stroisz swoją lutnię?
Oj, moje różyczki. A raczej kociaczki. Żeby rozbudzić wasze serca. Myślałem, żeby zagrać wam jakąś serenadę. Wprowadzić trochę słoneczka w ten zamglony dzień. Prosto z serca Oliwiera Lindheima. Niech to. A ten już chce grać od rana. O, słyszałem, że dobrze się spisałaś ostatniej nocy. Przyznaję, że naprawdę potrafisz być, powiedzmy, z porządku gościem, Oliwier. Życzę samej. No cóż, to obowiązek dżentelmena, żeby chronić tych, których kocha. Prawdę powiedziawszy, zastanawiałem się, czy nie odwiedzić twojego domu, Estel, podczas patrolu. Ale mgła była tak gęsta, że ledwo widziałem bramy miasta. To była prawdziwa tragedia, mówię wam. Naprawdę. Chcesz, żeby moja opinia o tobie się odwróciła 180? Dobra, Oliwier, szybko wdróżmy go w sprawy. I kolejna Bracerowa misja. Dobrze, pozwólcie mi pomóc. Odprowadzę nasze damy na farmę. Powiedzieliśmy, że idziesz z nami. Czego nie rozumiesz? Nie chciałem, żeby to było źle zrozumiane, ale... Ale w sumie, jak tak używasz tej siły wobec mnie, jest to dosyć urocze. Wcale... Co? O co tu chodzi? Tita, nie słuchaj tego, co mówię. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie, moglibyście potraktować tę pracę poważnie. Ale czasami lepiej nie być aż zbyt poważnym. Dobrze. Chyba wystarczy już pogaduk na dzisiaj. Powinniśmy wracać do pracy, zająć się pracą. Raczej tak. Dobra, więc idziemy do kopalni. Tak więc... Do zobaczenia, drogie panie. Tak, Oliwier, glając na swojej lutni, odstraszy pewnie wszystkie monstra. Dobra, a my idziemy na farmę. Dobra, za tobą, Estel. Hej, Estel, powiedziałeś, że twoja przyjaciółka tam mieszka? Tak. To moja bardzo dawna przyjaciółka, jeszcze ze szkółki niedzielnej. Nazywa się Tio Purcell. Tio to się jeszcze przejawi, ale nie w tej części. Mieszka z całą resztą rodziną, dziadkami, babcią, dziadkiem, babcią i rodzicami jeszcze też rodzeństwem. Tak więc będziemy eskortować całkiem sporą liczbę osób. I też dzieci, licząc Titi, bo ona w końcu jest uzbrojona. Więc będziemy musieli mieć się na uwadze, aż być ostrożni. Dobra, idziemy, Aina. Tak więc powodzenia. Może się przydać. No i dobra, na razie nie mamy żadnego nowego zadania. No to możemy iść na farmę. Możemy iść na farmę, to idziemy. Swoją drogą. To jeszcze nie. To nie pójdę na farmę, to zobaczę, czy dla Chloe nie mogę kupić jakiegoś lepszego oręża. Bo de facto przydać się może. Oręż i uzbrojenie. Tak, dobra, tu dzień dobry, wcześniej wstaliście. No dobra, ale tutaj taka pogaducha. W sumie tak nic tutaj nadzwyczaj chyba ciekawego nie powiedzą. Może a propos właśnie tej spiączki. Dobra, starczy. Siop. Bye. No właśnie, mamy broń dla Chloe. I ceram coat. Jeszcze mamy spike gear. Dobra, ja się zastanowię, czy to dać Chloe, bo Chloe ma w sumie już duży defense. Dobra, ale na pewno damy jej nową szabelkę. Damy jej... Zeram coat, a tutaj jeżeli chodzi o buty, to one dodadzą nam ATS-u jeszcze, więc te będą dobre. Dopiero to ADF trochę spadnie, ale raczej nie przewiduję bycia uderzonym artami. Przynajmniej na razie.
A, w sumie to jeszcze. Jeszcze możemy sloty podblokowywać może u kogoś. Skoro już tak sloty. Klau, tu można. Dobra, Sherzad też w sumie można. Utity raczej zostawię, chociaż tu nie stani, więc też można. Dobra, teraz tak, jeszcze możemy przejrzeć orbementy. Quartz, HP 2, to nawet można by dać jakąś 3 czy coś wyższego stopnia. No ale tutaj Defense 3 jest, Cast 3 i Pickat. Dobra, no to chyba tutaj za dużo nie zdziałamy. To była tak 3 w sumie mógł być, jakbym takowy miał, ale nie mam. Albo Action, albo Impede, też nic z tego nie mam. A nie chcę robić za bardzo nowych kwarców, przynajmniej na razie, bo szkoda mi trochę sefitu na to. A w sumie i tak konfiguracja jest mimo wszystko całkiem dobra. I teraz tak, jeszcze tylko Sherzada na front. Opa, nie tak miało być. Dobra, jeszcze tak, poziomowo Klo jest troszkę w plecy. A i tak mi się przyjdzie pobić tu i ówdzie. Dobra. O, hej! Idzie wojsko. Kto to? Zaczekajcie. O, pan Ashton. Dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy. O, to ty, Estelle i Sherzad również. Jesteście na zajęć, czy no, pracujecie w GD? Tak, jesteśmy i... Zaraz. Ten cały skład idzie do Roland? Tak jest. Będziemy chronić cywili, tak długo jak nie przyjdzie wsparcie z bramy Haken. Rozumiem. Dziękujemy panu. Nie ma sprawy. Moim obowiązkiem i królewskiej armii jest chronienie jakby... powiedzmy terenu, co sprawuje jej wysokość. A jak sprawy w Roland? No cóż, mgła jest coraz gęstsza, ale na razie nie było nowych przypadków śpiączki. Elm, o przepraszam, panie Ashton. Tak, chodzi o Luka. Tego co mi powiedziano, to po prostu się nie budzi, więc na razie nie ma zagrożenia dla jego zdrowia. Naprawdę, nie musisz unikać tematu ze względu na mnie, ale... Dobrze, musimy skupić się na naszej pracy. Najlepiej będzie. To najlepszy sposób, żeby uratować Luka. Panie Ashton. To prawda. Tak więc proszę, dbać o cywili w naszym imieniu. Nie ma sprawy, zostawcie to nam. Dobra, słuchajcie. Zmierzamy do Roland. Od razu jak tylko przejdziemy, chcę, żeby jednostka patrolowa rozpoczęła działania. Jasne? Tak jest. No i dobra. Idą. No właśnie, niby nie było nowych przypadków śpiączki, chociaż... Takowe... Prawdopodobnie się pojawią jeszcze. To był Luka... Tak, pan Ashton jest jego tatą. Na pewno się nim martwi, tylko nie chce tego pokazywać. Wydaje się być silnym typem osobowości. Jest, przynajmniej... Będzie musieli dać też z siebie wszystko. Dobra, chodźmy na farmę Preseli. Dobra, więc kamerę obróćmy tak, jak być w miarę powinno. No i na farmę Perceli to się idzie właśnie tu, czyli na południe. Dobra, jakieś monstra możemy porozwalać. Przynajmniej tu nam mgła nie będzie przeszkadzała. Jakoś bardzo. Dobra, Tite, strzela. Dobra, i Estelle. A tak. No i dobra, załatwiona. Dobra, idziemy dalej. Tu już wszystko było wyzbierane wcześniej. Dobra, także trafiamy chyba już na farmę. Tak jest, w mgle tu ledwo co widać. I zresztą tak muszę jeszcze pamiętać, żeby w jeszcze jedno miejsce zajrzeć, ale z drugiej strony to i tak chyba zajrzę tam przy wykonywaniu questa z wędkarstwem. Czy tam z łowiskami bardziej. No w wędkarce w sumie też. No dobra, jesteśmy na farmie. Jejku. Wczoraj tu w ogóle nie było żadnej mgły. Dobra, wyjaśnijmy sytuację państwu Percelom. Wątpię, żeby w takiej sytuacji Franz fatygował się, żeby robić jakiekolwiek dostawy. Przynajmniej mam taką nadzieję.
No, znając pana Persela, to nie wiem. No i co? Zaraz, co było? Nie. Shera. Chodźmy. No właśnie. I pojawiły się co, Eulicha? Z czym one są? Potwory z mgły? Ua. Dobra, nie ma czasu na debatowanie. Zabierzmy się za nie. Dokładnie. Tak więc. O, konkretna muza. I mamy tutaj Alremon. Potwory, które są podatne na ziemię i w zasadzie odporne na niemal wszystko. Jeśli chodzi o statystyki i ciężko jest je trafić. No bo w końcu walka z mgłą to raczej ciężki temat. Więc tutaj arty raczej będą konieczne. Dobra. Stonehammer w takim układzie. A pytanie, jak silne to jest. Na szczęście niezbyt. Dobra, ale za to tu mamy konkretne arty. Green Smoke to chyba oślepia. Tak, przez co jeszcze ciężej będzie mi je trafić. O, i to Impida zarzuca. To jest akurat trochę słaba. Dobra. O, trafiłem, nawet mimo oślepienia. No to tak na grubo. Dobra, spróbuję może tego strzelić. Nic z tego. Dobra, Titanic Roar. To powinno przywalić fest. Chyba, że jeszcze podniosłem Claw ATS-a. Bardzo ładnie. No i dobra. Leci Stonehammer. Dobra, jeden załatwiony. Szkoda, że Zero Art wpadł jednemu. Dobra, coś to zrobi. Dream Smoke ponownie. Uj, to już śpiło tym razem. To też nie za fajnie. Dobra, kolejny bad attack. I znów nietrafiony. Dobra, tu już Titanic Roara nie będę używał, bo to jest już zbyt duży kaliber. Dobra, jesteś śpi. Dobra, Petrify Breath. Dobra. I się Rezarda. Bum. Dobra, załatwiliśmy wszystko. To mamy to. Pokonaliśmy je? Tak. Ale to nie była po prostu zwykła blokada, powiedzmy. Dobra, musimy znaleźć Perseli. Racja. No dobra, i teraz tak. Drzwi są zamknięte. Co jest zamknięte? Spróbujmy znaleźć inne wejście. Chyba da się tutaj. Dobra, teraz tak. Po pokojach nie ma. Może tu? Nie ma. Może tu? Nie ma. Tu są wszyscy. I wszyscy zasnęli przy stole. Nie. Pan Percel. Cher. Will. Pani Percel, Tio. No nie. Wybacz, Estel. Znaczy, przykro mi, Estel, ale wszyscy wydają się, że śpią. Ci tutaj też. No nie. Znowu nam się nie udało. Estel. Ach, niech to. Wydaje się, że ktokolwiek z tym stoi wiedział, że tu przyjdziemy. Ta kobieta w czerni. Bez wątpienia o nią właśnie mi chodzi. Estel, zanieśmy ich do łóżek. Możesz nam pokazać, gdzie są ich pokoje? Tak. No i dobra. Wszyscy w łóżkach. Dobrze, są przynajmniej w łóżkach. Chciałabym mieć jakikolwiek pomysł, co teraz zrobić. Estel, wiem, że musisz być w szoku, ale
Musisz odłożyć to na bok. Jeśli nie dasz rady, to nie będziesz w stanie im pomóc. Ale to wszystko dlatego, że nie jestem w tym dobra. Nie jestem nawet w połowie tak dobrym racerem, jak tata był. Wszystkich narażam na niebezpieczeństwo, dlatego że jestem bezużyteczna. Niech to. Odgrywałam silną i pewną siebie, ale... To tylko odgrywanie. Jak sobie mam z tym poradzić? Estelle? Szczał w twarz? Sherazad? Estelle? Jesteśmy bandą głupców, Estelle. Też się pomyliłam, ale to nie oznacza, że mam zamiar się poddać. Agate, Zin i tak, nawet Cassius. Wszyscy robimy to, co potrafimy. Nawet jeżeli sytuacja jest bardzo ciężka. Nawet tata? Nie pamiętasz? Jak Cassius nie zdążył, kiedy twoja matka zginęła? Nigdy sobie tego nie wybaczą. Ale mimo wszystko był w stanie to oby przejść i iść drogą Bracerów. Nigdy nie przestawał iść naprzód. Robił wszystko, żeby chronić ludzi najważniejszych dla niego. Nawet będąc jeszcze w armii. Znaczy... Nawet będąc właśnie w armii, dzień po dniu żyje w niepewności. A ty, Estelle, co zrobisz? Nie musisz o tym za dużo myśleć. Po prostu rób to, co serce w głębi ci podpowiada. Ale naprawdę nie mam za bardzo odpowiedzi, jednak chcę iść dalej do przodu, żeby chronić ludzi, którzy są dla mnie ważni. Nawet jeżeli teraz jestem głupia i niedoświadczona, to nie mogę po prostu się zatrzymać, bo to skopałam. No i to jest moja Estelle. Przepraszam, Sherazad. Chyba jestem irytującą młodszą siostrą. Nie martw się, kochana. Swoją drogą... Może powiedzmy, im bardziej dzieci wycierpią, tym lepsze wyrastają? Co? Dobra, to chyba nie do końca tak miało być. No dobra, nie chciałem robić tutaj sceny. To było trochę zaskoczenie. A teraz dam sobie sprawę, jak blisko między sobą jesteście. Trochę zazdroszczę. No, to było inspirujące. Hej. Ashera, co my teraz robimy? Chciałbyśmy wracać do Gili, ale nie mogę tak zostawić Tio i innych. No tak, to jest trochę problem. Chyba ktoś będzie musiał tu... Nie ma problemu, zajmę się tym. O! Co? Czy to... Tak, witajcie, panienki. To ja, Kevin. Pamiętacie ten... bohaterski kapłan z Grand Slitem? Jejku. Dopiero coś spotkaliśmy w Grand Slitem, nie spodziewałem się, że spotkamy się tutaj. Ach, ręka Ilios prowadzi nas... różne... Co ty tu licha robisz, Kevin? To dosyć proste. Ostatniej nocy dostałem raport o tej mgle, jakichś chorobach i w ogóle też o tym, że ojciec Divine ma z tym problemy. Więc wyruszyłem... więc w imieniu może organizacji zdecydowałem się, żeby zobaczyć, co się dzieje. I nie spodziewałem się tego, że będzie aż tak dużo potworów i mgły na tej drodze. Tylko troszkę się spóźniłem. Później dowiedziałem się z lokalnej gildii i słyszałem, że wasza drużyna przyszła tutaj i... No dobra, już wiemy, o co chodzi. Więc ta ręka Adios wcale nie była w to wplątana, tylko twoje stalkowanie nas znowu. Nie, źle to rozumiesz. Dobra, to na bok, Kevin. Co masz na myśli, mówiąc, że nie ma się czym przejmować? A tak. Słyszałem, o czym mówicie.
Idźcie, a ja tutaj zostanę, co? Jest pan... Jesteś pewien, ojcze? No cóż, to jest zadanie kapłana. Mam też przeszkolenie medyczne, więc mogę zająć się waszymi przyjaciółmi. Dziękuję, ojcze Graham. No cóż... No to teraz trochę Divine Providence. No to może jest jakiś dar od niebios. Dobra, wracamy do Roland. No, okej. Kevin, proszę, zajmij się nimi. Zostaw to, nie? No dobra. Pojawia się znikąd. All part of the job description. Dobra, zostawcie ich mnie, a idźcie do Ground Law. Dobra, idziemy. I teraz chyba będziemy mogli też wyjść tym wyjściem. Właśnie o to chodziło, żebyśmy weszli do domu od drugiej strony. No dobra, to w sumie skrzyneczek jakichś dobrych, fajnych rzeczy raczej nie ma. Dobra, tu jakieś monstra udało się sprawnie ominąć. Dobra, nie, dobra, bo będzie back attack. A corruption of land jest bardzo niedobre. Mam nadzieję, że Estelle jest trochę obolała, chyba że zrobimy sobie Vital Cannon. I dobra, to trochę rozwiązuje nasz problem. Dobra, cios. Dobra, w zasadzie to na ogień, tylko, ale chyba też widziałem, że na ziemię. Więc możemy użyć Petrifying Breath'a na przykład. Dobra, Estelle dwa razy atak. No, prawie. Petrifying Breath. Mocno walnie. O tak, na pewno lepiej niż atak Claw. Dobra, to nam podkrada HP. Dobra, Tita, uszczel. Dobrze. Dobra, i do ataku. No i dobra, mamy to. Dobra, troszkę expa, chociaż mogłoby być zawsze trochę lepiej. No i dobra, tam już kolejne się czają, a ja tutaj przez tą mgłę to tak bardzo nie widzę, gdzie ja idę. I się skupiam na mapce, uderzając we wszystkie przeszkody, które na tej mapce są niewidoczne. Dobra, w sumie to jeszcze można by użyć ornamentu Art Tier. I raz, że Tite, i dwa, że Estelle, poproszę. I w sumie jeszcze mogę chcieć wszystkich na dobrą sprawę podleczyć trochę. I pił. Tity średnio się przydadzą. Dobra, wracamy do Gidli powiedzieć, coś to się zadziało. Na szczęście wszystko jest pod kontrolą. Dobra, coś się dzieje. Taka cisza. W końcu jesteście z powrotem. Jak poszło? Nie zajęło to zbyt długo. No poszło niby dobrze. Całkiem sporo się jednak wydarzyło. Agate, a wy już byliście w kopalni? Tak. To była kaszka z mleczkiem. Byli już poinformowani wcześniej. Tak więc pozostało nam tylko ich tutaj przyprowadzić, więc to też poszło sprawnie. A zostaliśmy zaatakowani przez straszne potwory po drodze. Właśnie to omawialiśmy za Iną. Dziwne potwory? Tak, pojawiły się jak z mgły i wtapiały się w nią i wykorzystywały do obrony. Mgły bestii, albo bestie z mgły, tak bym je określił. To tak jak podobnymi też walczyłyśmy, więc pokazałeś też na farmie? No cóż, nic wam nie jest? No cóż, z nami okej, ale... Coś się wydarzyło. Możecie złożyć raport? Oczywiście. Tak więc wyjaśnijcie, co się zadziało. O niech to. Spóźniliśmy się chwilę. Tak, wina leży po mojej stronie. Gdybym była trochę szybsza, to udałoby się to załatwić. Nie, to moja wina. Naprawdę, Shara. Tylko ja nie byłam wystarczająco szybka. Żadna z was tak naprawdę nie ma co się obwiniać.
Prawdopodobnie zostaliście ściągnięci w pułapkę. Pułapkę? Tak, słyszałem dźwięk dzwoneczka moment przed... W momencie, kiedy... Znaczy, słyszeliście dźwięk dzwonka w momencie, kiedy wyszliście na farmę. Mgły bestii czekały już tam na was, a drzwi przednie były zamknięte. Brzmi to... jakbyście weszli w idealnym momencie. Zaraz. Co chcesz powiedzieć? Że to znalezienie Tio i pozostałych było... No tak, to... Sądząc po tym, że jak te przypadki tych śpiączek i innych rzeczy się ze sobą łączą, to ta kobieta w czerni jest bardzo inteligentną osobą. Specjalnie was tam zaprowadziła do ludzi, których znacie i chcecie chronić. I ich uśpiła. Zdaje wszystko... Wydaje się, że chce nas sprowokować. W sumie może coś w tym być, ale... Nie mam pojęcia, kim ta kobieta może być, a to oznacza, że... Powiedzmy, że bardziej jestem w sumie przerażona tym wszystkim, aniżeli sprowokowana do walki. No właśnie. A, jestem z powrotem. Dobra, jest i Ridge. O, Ridge. Eskortowałeś grupę do Gransel? Tak. Zostawiłem Gransel, znaczy wyszedłem z Gransel tego ranka i wróciłem. Ale jejku, co tu się ujcha dzieje? Mgła jest coraz gęstsza. I jeszcze żołnierze patrolują wkoło miasta. Sporo się wydarzyło ostatniej nocy. A więc Eina wyjaśniała, co się dzieje. Brzmi, jakby sporo mi przegapiło. Chyba nie najlepszy był to pomysł, żeby się wybrać akurat w takim czasie. Nie, w porządku. Kiedy statki pasażerskie przestały kursować, to musieliśmy jakby upewnić się, że podróżujący przejdą bezpiecznie. My nie mielibyśmy czasu na takie zadania. Dziękuję, że nam pomogłeś, Rich. Ech, nie ma sprawy. Zaraz. Wracając do tematu. Mówiliście, że słyszeliście dźwięk dzwonka, tak? Tak jakbyście słyszeli go we mgle? Coś tego typu. Nie wiem, dlaczego on zadzwonił, ale... Rich. Wygląda to, że... Że jakbyś może też go słyszał? Tak, ten dźwięk jakby dochodził z drogi Elise. Mógłbym przysiąc, że właśnie to był dźwięk dzwonka, który słyszałem. Zaraz, co? Zaraz, Rich, a gdzie go słyszałeś dokładnie? To może być bardzo ważne. Daj mi chwilę. Myślę, że po tym jak wyszedłem z bramy Guruna, więc jakby dochodził z zewnętrza powiedzmy mgłowego Mistwald, czyli takiego jakby no, zamglonego lasu. No właśnie, to las na południowy wschód od miasta, tak? Najpierw myślałem, że ktoś tam może tam jest. Więc krzyknąłem w tym kierunku, gdzie go słyszałem, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi, więc myślałem, że sobie coś wyobrażałem, ale jak teraz powiedzieliście o tym wszystkim... Jednak zastanawiam się... Czy to też nie było intencjonalne, żeby ten raport do nas dotarł? Innymi słowy, to wszystko jest prowokacją. A niech to. Shera, co o tym sądzisz? No cóż... To z pewnością jest jakaś pułapka, ale nie mamy jej wyboru, musimy jakby w nią wejść. Musimy odpowiedzieć na tą prowokację czy tam wezwanie. Dobra, i teraz możemy sobie sformować na nowo drużynę. I tak, myślę, że wziąłbym może faktycznie Klo, bo arty mi się przydadzą. I teraz tylko pytanie, czy wziąć Tite, no bo tak Olivier to już trochę będzie za dużo tych artów. Dobry byłby w sumie z jednej strony Agate, bo on ma ciekawe właśnie crafty. Ciekawsze w sumie niż Zin, ale Zin ma możliwość leczenia. To byłoby może dość istotne. Quick Arts, no właśnie.
Dobra, zaryzykuję, wezmę Agate'a. No dobra, i teraz chyba pojawia mi się jeszcze nowa zadanka, czyli mamy potwory właśnie na Milk Main Road oraz jeszcze wieży Esmelas. No i w sumie te zadanka możemy jeszcze wykonać. Dobra, zerknijmy, jak tam w ogóle czasowo stoimy. No mamy 50 minut, no to tak w sumie nie za wiele czasu mi pozostało. Dobra, bo tak, jakbym chciał iść na Milk Road, to jest w tę stronę. Chyba może jeszcze tymi potworami bym się zajął, bo na to myślę czasu mi wystarczy. No to chodźmy. Nie wiem do końca, gdzie one będą, ale pewnie gdzieś chyba na głównej drodze. Albo i nie. Dobra, trzeba szukać. Dobra, to jest punkt do wędkowania, ale na razie ich nie ruszam. Później w którymś z filmów następnym pewnie, jak już skończymy, powiedzmy, główną linię questa i będę miał dostęp do wszystkich po prostu zakątków, gdzie można wędkować, to wtedy się tym dokładniej zajmiemy. Dobra, jeszcze Rezard na front, bo trzeba przecież dziwników przecież osłabiać. Dobra, zastanawiam się, czy właśnie tutaj nie będzie tego bossa. Gdzieś. No i trzeba go poszukać. Where's the boss? Nie, tu nie. Dobrze, że one tak przynajmniej te tutejsze nie mają jakiegoś szczególnie dużego zakresu ruchów, to i ruszają się dosyć powoli, więc łatwo się stosunkowo ucieka. Dobra, ale z tym to już będę musiał zawalczyć. No i to jeszcze trójka. No dobra. True Comet nie, to tutaj raczej True Hurricane będzie lepszy. Nie, trochę ich ruszyło. Dobra, w sumie to tak, Sluven Whip da radę w dwójkę, no to dawaj. Cykes, dobra, załatwione, pięknie. No to Agait, dawaj, CP trzeba w sumie mu nabić. Przydadzą się, bo ma całkiem dobre arty. Znaczy w sensie arty, jejku, crafty. Dobra, Chloe dobij. Dobra, gdzie są te monstra? Where is the boss? No może bardziej gdzieś tu w dole. Czy nie wiem w sumie, czy to jest ta część drogi tak w ogóle. Ale wiele wskazuje, że chyba jednak nie. Bo tu byłem, tam na górze też chyba byłem. No nic, to wracamy się na zamgloną część. To trochę gorzej, bo przeciwników mniej widać, ale... No cóż poradzić. Cóż poradzić, dobra, tam się rusza, to z tych bossów to wiadomo, że oni się nie ruszają, więc tak jest plus tego wszystkiego. Dobra, i to jest w sumie droga do farmy percelów, ale... Aha, bo to od razu się na farmę wchodzi, dobra. Czyli to też nie do końca to... Dobra, wejdziemy jeszcze raz. A tu miałem szczęście, że się obróci... O, jest boss, jest boss, jest boss. Na razie leave alone, bo ja będę chciał zrobić sobie save'a jeszcze na szybciora. I tym się jeszcze zajmę. Już widzę, że tu ciekawe przypadki są. I arty się przydadzą jak mało kiedy. Dobra, więc exterminate! Idziemy na eksterminację bossa, bo płani ileż tego jest. Na co to jest podatne? Na ziemię właśnie. I bardzo, bardzo dobrze, bo Claw nas tutaj... uratuje i ocali. Dobra, True Hurricane. Najwięcej ile się da. Jakby duchowe konie mamy. Ale przynajmniej moje ataki coś im robią. Więc takiż plus chociaż. To jest Picorn i Dead Specular. Dobra, to jest na ogień i na wiatr w ogóle na to nie działa. Dobra, Sylvan Whip. Które by tutaj najlepiej przywalić? Myślę, że może w te, bo tam jest jeden ten Dead Specular. Brzmi groźnie. Więc obniżmy im zakres ruchów. A tutaj Titanic Roar i konkretnie Will-O-Wisp. O wow, Confusa to zarzuca. No dobra, Agato. Weź może zaatakuj. Dobra.
Steel, na szczęście nie coś gorszego. No, przynajmniej Charizard, czy ten Estel znaczy się, nie zaatakuje. Dobra, Sylvan Whip. A tamto też jakiegoś arta szykuje. A, i to będzie w linii. Uj, Estel prosto na to weszła. Dobra, a ja nie mam nic, a mam coś, co zarzuca Impida, ale nie sięgnę. No bo tak, tu mogę przyspieszyć troszeczkę akcję, ale... Dobra, przyspieszmy Agate'a może. To może się przydać. Dobra, i teraz tak, mam coś, co zarzuca Impid. Luna Edge, bardzo dobrze. Dawaj. Nie ma Artis. Dobra, i teraz co się stanie? Znowu Will-O-Wisp. I Titanic Roar wreszcie wchodzi. Dobra, pomniejsze załatwiło. Zostają tylko grube koniki. Znów Will-O-Wisp. Estel ma się tak średnio. Dobra, i tutaj tylko artów w sumie mogę użyć. Stone Hammer, Petrifying Breath, Stone Impact. No nie do końca w sumie o to mi chodziło, ale dobra. Przyblokujmy trochę tego. Może by się udało go... A, nie udało się go przepchnąć, a szkoda. Dobra, Estel wciąż jest oszołomiona. A to niedobrze. Dobra, a masz może... Nie, nie masz może. Myślę, że może ma jakieś arty typu Kuria, albo coś tego typu, ale nie ma. Dobra, Stone Impact. Dobra, to przywaliło dobrze. Dobra, ponownie Craft. Heaven's Kiss, bardzo dobrze przyspieszy to tą dwójkę. I odchodzi, o, jeszcze Agate dostanie dodatkowe CP. Dobra, Spiral Edge, AT Delay. Poproszę. Dobra. Art Petrifying Breath może tym razem w tego. Dobra, sobie nic nie robi. Bardzo dobrze. No i stali jeszcze jedna tora oszołomienia. Pytanie, jaki będzie miał to skutek? No taki, że znowu Agent dostanie. no dobra. Znowu mógłbym przyspieszyć naszą ekipę. Ale to nie sięgnie wszystkich. Myślę, że trudno wypał, użyjemy na tym drugim może. Też niech się nie rusza. Dobra, Petrifying Breath. Bardzo dobrze, że się nie ruszył. Agate, atak. Czy Zero Arta to ma w sumie? Shadow Spear, no właśnie. Oby to nie był instant kill, ale... Dobra. Pykło, że nie był. Dobra, Estelle. W sumie jak to takie rzeczy dziwne robi, to może użyjmy jakieś tiry na siebie. Dobra, Charizard. Ile to ma HP? Prawie 3000. Dobra, Petrifying Breath. Mocne to, skubaństwo. Dobra, i Tira. Estelle, lecz się. Choć trochę. Dobra, przygotowuję arty. A ten Will-O-Wisp w Agate'a, no i Agate Confuse. No to tak niedobrze. Dobra, Heartbreaker. Sięgnie? Sięgnie. No to Heartbreak. I pykło. Dobra, tu bym Agate'a najchętniej wyciągnął z tego, ale nie da rady. Dobra, to zróbmy Stone Hammer na tym pomniejszym kucyku. Dobra, no i Agate. No niestety, atak. Dobra, tu mamy Lakurię. Wyciągnij Agate'a z tego złego stanu. A, Impid mi wszedł jeszcze. O, panie. To trochę problem. Dobra, pytanie, co zrobi... Kłoń. No dobra, tu już atakujmy normalnie.
Stówę. Will-o-wisp. Dobra, Charizard jest odporna na takie rzeczy. Nie z nią te numery. Dobra. Agate. Mamy dwa ataki. Ale drugi nie będzie konieczny. No cóż, Agate tutaj za wiele nie zrobi. No dobra, i Charizard. Masz jakieś ziemne arty w ogóle? A, tak, ma Stonehammer, to dobra. I co tu się dzieje? Will-o-wisp ponownie w Charizard. Bardzo dobrze. Dobra, a ja tu mam Zero Crafta, więc możemy zrobić na przykład Zero Crafta leczącego. Wykorzystajmy to. Nie wiem, czy mieliśmy okazję tego użyć. Leczy nas i defense w górę. Dobra, ten Estelle, atakuj. O, Agate będzie miał arta pokrycie. Może coś to zrobi. No. Coś zrobiło. I Stonehammer. No, Charizard lepiej wypadła i Will-o-wisp w Estelle, ale na szczęście mnie nie oszołomiło. Dobra, dawać arty. Dobra, Estelle. Udasz! Za 500. No i dobra, mamy to. No chwilę się nam zeszło z tym bossem. No ale dobra, mamy to. Potwory wyeliminowane. Możemy wracać. Dobra, to teraz tak, do wieży Esmelas trzeba pójść. Czyli to jest kolejny podpunkt wycieczki do odwiedzenia. No i pytanie tylko, czy w dzisiejszym odcinku to wszystko ogarniemy. W zasadzie można by, plus ewentualnie można skorzystać też tutaj jeszcze z darmowego leczydełka, które jest właśnie w miejscu, które też planowałem odwiedzić. Natomiast przy okazji robienia questu z wędkowaniem. Otóż nie wiem, czy pamiętacie, ale tu są kanały, gdzie można sobie wejść. To jest punkt do wędkowania, który też będzie bardzo istotny z punktu widzenia przyszłego questa. Dobra, tu sobie uciekają ode mnie, bardzo dobrze. A tu mogę też odpocząć za friko, nie muszę iść do hotelu i płacić. Ciekawe, czy jaki to ma poziom, skoro tak przede mną ucieka. 57, więc przyzwoity, więc tak, no to za dużo, więc także i expy powinny być całkiem jako takie. Plus możliwe, że to jeszcze jakaś skrzynia jest, bo mnie na tych kanałach nie było, w tej części przynajmniej gry. No, coś tam jest. Juicy bone. Dobra, aha, nie mam mapy. Dobra, mam jeszcze ćmy. O, Zero Art, to dobrze. Vulcanic Rave. Ma to jakiś zasięg? Ma. Wow. Wygląda na niebezpiecznego arta. Było dość użyteczne. Dobra, pytanie, czy coś tutaj znajdę. Chyba ten niby szczur mnie goni. No dobra, bijemy kolejny zestaw. Charizard, nie rób nic. Agate, ty atakuj. CP w końcu mu potrzeba. Chociaż Charizard w sumie też. Estelle powinna się wstrzymywać od atakowania. No i jest skrzynka w rzeczy samej. EP Charge. I pytanie, czy coś jeszcze? Tu nie. Aczkolwiek tu mamy zamkniętą furtkę i ona chyba do czegoś albo była, albo będzie. Dobra, a tu mamy coś poważniejszego, co widać po skrzynce i przeciwnikach, jacy tutaj się znaleźli. I w sumie ten mój Vulcanic Rave, to on się nawet tu jakoś przyda. Bo trzy komplety ciemy mogę ubić. Dobra, Charizarda, jak nakryty, to nakryty. Dawaj. I cykes. Trzy za jednym zamachem. Dobra, Agate, atakuj, może się uda. No i się udało. Dobra, tylko te ćmy, pytanie, jak one się tam ułożą wszystkie. No tak pomyślnie, bardzo pomyślnie bym nawet powiedział.
jak te ostatnie. Też spoko, dobra. Dawaj, a tak może jakiś tam. No i teraz art. I rozwalimy resztę. No i pięknie. Poszło gładziutko. Low level, bardzo dobrze. I co my tam dostajemy? IP 4! O proszę bardzo. Czy ty masz coś na IP? Low. Nie masz na IP. I tak ma ich w sumie całkiem sporo, mimo tego, że nawet nie ma. No ale ma kasta. No to nie, to tutaj akurat nic za bardzo nie zrobimy. Szerazard niby ma na IP. Ale to czwórka myślę, że za dużo. Trójkę ja bym dał. A czwórkę bym dał dla, zostawię dla Orifiera. Bo w sumie i tak mi to wiele nie zmieni w artach. No Fortuna i Clocka bym dostał, ale to w sumie. No i tu już bym miał Arc Drain. W sumie co robi Arc Drain? Tak mamy w sumie Holy Breath, czyli lepszą wersję Breatha. Ale tak, Arc Drain. A, podbiera HP i IP. O panie, to dobre. To jest dobre. Dobra, zobaczmy co jeszcze mamy więcej. Tu nic więcej nie mamy. Dobra, więc chociaż po tego IP4 się opłacało przyjść. No i Oliviera będzie można później tym uraczyć. Dobra, to już skoro mamy tu darmowe leczydełko, to nie omieszkam nie skorzystać, prawda? Tylko, że mi się potwory mogą zrespić, ale to chyba nie za każdym razem, jak widzę. Dobra, no to to myślę byłoby dobre zwieńczenie dzisiejszego odcinka. W kolejnym zaczniemy od pójścia na potwory w wieży Esmelas, dlatego też i sobie od razu ustawimy się na odpowiedniej pozycji na szlaku Malga. No i w kolejnym odcinku go jeszcze raz przejdziemy. Dzisiaj wiem, moi za sobie wszystko, więc mi pozostaje się z wami pożegnać i zaprosić na kolejny film z serii. Dzisiaj to wszystko, ja z wami żegnam, do usłyszonka, cześć!